No w każdym razie wracamy do Nation Wars. Kolejny pojedynek grupy A to Norwegia kontra Kanada. No i mamy już nawet mapę wybraną. Protoss kontra Terran idealnie zbalansowane na tej mapie. Bardzo dziękuję Kalken za 5 miesięcy z rzędu. Thank you very much, man. Cieszę się, że od dłuższego czasu oglądasz streama, nawet subujesz. O, jeszcze pieniądze, David. Od Davida. No nie wierzę. Dzięki za stream, założyłem PayPala tylko po to, żeby robić donate na twoim kanale. No, Davidzie, no. Ależ szanuję to imię. Osoba odpowiedzialna za balans w StarCraftie właśnie nazywała się David. Ale już nie pracuje na tej pozycji. W dolnym prawym rogu w kolorze czerwonym reprezentant Kanady. Jest to Flood. Flood, jak powódź w angielsku. W górnym lewym rogu w kolorze niebieskim reprezentant Norwegii. Snut. No i mapa Backwater na dobry początek. No, ZVZ, więc tutaj nie wszyscy mogą być przeszczęśliwi i zadowoleni, ale potencjał na agresję jest oczywiście ogromny, bo na Flat raczej nie... Sorry, Boże, nie uznaję siebie za zawodnika, który myślę, że wygra jakoś bardzo długą grę ze Snutem, stąd też takie moje przypuszczenie, że to może być szybkie. Lute versus Snut. Lute, Snute. Jesus. Narzekałem, narodziłem, że nie dostaję, a tu cyk, Fenix spadł. No i proszę bardzo, każdy może wygrać, tylko trzeba to konto połączyć. Także bardzo dziękuję David i Kaioken za wsparcie, Ereas za followa, MR Parker za followa. Cieszę się, że jesteście. No i lecimy z kolejnym pojedynkiem. Tak jak mówiłem, faworytem jest raczej Kanada, a konkretniej ten zawodnik, Norwegia, a konkretniej ten zawodnik, który dla nich gra, czyli Snut. On w kolorze niebieskim. Overlordy w ogóle jak się spotkały, podejrzanie, w tym samym miejscu na mapie, a to nie jest środek mapy, tylko tak bardziej dół. No ale póki co nic nie wskazuje jeszcze na jakieś mocne zapędy agresywne, bo tak się tego troszeczkę spodziewałem. No ale w zasadzie to po tym pierwszym wykluciu larw widać, czy ktoś będzie chciał bardzo atakować, czy też nie, aczkolwiek mapa myślę, że bardziej premiuje pasywną postawę, bo wystarczy zrobić trzy budynki typu Evolution Chamber czy Roach Warren. No i mamy już barykadę kompletną. A jak do tego dorzucimy królowę, może nawet Spinecrawlera, to chyba nie ma żadnego problemu. Snut... sorry, Snut robi Bane Knesta. Tylko właśnie, zanim się zrobi tę barykadę, to myślę, że jest to okienko czasowe, w którym można przeatakować. No i za moment właśnie pierwsze larwy zostaną z haczerek wyplute. O, już król... No jest ten skill, no jest ta reakcja. Pięknie zablokował wojowników swojego przeciwnika, Flood. No nieźle. Piękna sprawa nawet bym powiedział. Trzecia baza ze strony Norwega również, ale o wiele wcześniej zrobił ją reprezentant Kanady. Bainkness z obydwu stron, szybkość do zerglingów, no wszystko bardzo podobnie. Jakąś naprawdę ładną zagrywkę musi zrobić Flat, żeby zaskoczyć Norwega. Póki co zerglingi dowiedzą się co nieco. No to jest zawsze ta decyzja, czy wysłać jednego, dwa, czy pięć zerglingów, bo gdy wyślemy jednego, dwa, nie możemy niszczyć dronek, a tutaj na przykład dwie zostały złapane, więc wydaje mi się, że to był całkiem dobry wjazd tego zawodnika. O, Roach Warren tak wcześnie. Oraz Lair zagrany. Na pewno jakieś defensywne bailingi też musi mieć Flat na wszelki wypadek, chyba że zagra naprawdę bardzo ryzykownie, wręcz bym powiedział lekkomyślnie i nie będzie mieć niczego. Takie poleganie na tym, że akurat mi zawodnik mnie zaatakuje, co tak jak mówię, na tej mapie jest no dość normalne, bo jest duża, jest taka właśnie pasywna. No, ale teraz chyba nie będzie jeszcze przez dłuższą chwilę agresji, bo jak widzimy po pasku produkcji drony, cały czas drony, ulepszenia. Mam wrażenie, że naprawdę nieźle gra ten Flat, tylko że... Pytanie, czy potrafi tak grać jeszcze przez kilka minut przynajmniej. Bo jeżeli tak, no to może będzie jakaś niespodzianka. Zauważcie, że w tym momencie kończy się Lair. Już czerwonemu zawodnikowi Snut dopiero go rozpoczął, no i będzie właśnie szybkość do Roachy. Snut też całkiem fajnie robi Lera w swojej trzeciej bazie, a nie w głównej, tak żeby jeszcze ciężej może było przeciwnikowi to zauważyć. No i teraz pytanie, czy będzie konstruować swoje natarcie Flood na tych 43 dronach, bo robi właśnie Roachę, czy też może jednak trochę poczeka. To może zaskoczyć Snuta.
To może mu wygrać grę, nawet bym powiedział. Ale w tym momencie, o, Snut w tym momencie podgląda trzecią bazę Flada Overlordem, to na minimapie tylko widać. I widzi, że coś tu, kolego kochany z Kanady, nie ma wydobycia w trzeciej bazie, więc o co tu chodzi? Co się stało? Tylko, że ja mam wrażenie, że Snut może i tak przed... myślałem, że Flad będzie atakować, a on teraz swoje drony zrobił. No to nie, to myślałem, że to jakiś atak dziwny będzie. A on po prostu zrobił kilka roczy takich w ramach bezpieczeństwa. No to nie, to jednak zdecydowanie teraz oddaje przewagę Norwegowi, bo faktycznie ma później szybkość do roczy, ale jego ekonomia przez dłuższą chwilę była, no, lepsza. Także nie wyjdzie to kiwnięcie. I Spire, to jest akurat dobry pomysł, żeby wyjść na prowadzenie, no, ale do tego jeszcze oczywiście daleka droga. Zakończyła się szybkość do Roach, ale Flat i tak nie wychodzi na mapę, nawet specjalnie kontroli nie przejmuje. No ma jednego Overlorda, który widzi, co wypełza z bazy Snuta, ale to jest w zasadzie cały jego zwiad. Czwarta baza zdecydowanie szybciej od Kanadyjczyka. Tyle osób widzę, że tego Feniksa dostało. Nic, dobrze, dobrze. Darmowe nagrody. Nie gram w koopa, ale zrobię. Połączę to konto, bo darmowe. Nigdy dzięki tobie dostałem Feniksa. Nie ma problemu. Sypię jak z rękawa. Nawiasem mówiąc, co do tego konkursu, wykrzyknik konkurs, gdzie można wygrać probkę, edycję kolekcjonerską. Też będą pewne kody do wygrania dla osób, które no też chcę jakoś tam nagrodzić, bo się postarały, czy było fajne, czy ten. Także nie tylko ta probka, nie tylko płyta winylowa, ale też jeszcze kody do dowódców, czy innych fajnych rzeczy, do Worcestershire, Katowice też na przykład. No i lecimy. Mutaliski. 6 mutalisków, ale na tym etapie gry one mi się aż tak bardzo nie podobają, prawdę mówiąc. Też strasznie zadronował Flada, Snut przerwał produkcję swoich jednostek zbierających na 60, czyli właśnie idealna okazja do tego, żeby zrobić więcej armii i zaatakować. No i to się chyba sprowadzi do jednego, ale bardzo silnie wymierzonego ataku. No to 6 mutalisków, no oczywiście nie zniszczy takiej watachy Roachy. Już jest wszystko opluwane kwasem. Bane nawet eksplodował. Spóźnione trochę Spinecrawlery, no ta wizja może na mapie właśnie była nie za dobra, albo reakcja. No i teraz, no, wchodzi, twardo wchodzi Snut. Za mało ma defensywy. Czerwony zerk, no i chyba będzie takie już dojechanie, bo jak widzicie, nawet Snut dosyła kolejne jednostki. Już wchodzi w linię mineralną, na pewno jak dużo dronek popada, to już będzie pozamiatane. Mutaliski dalej starają się strzelać. Flat zdaje sobie sprawę, że no musi też jakoś inaczej kupować czas niż po prostu traceniem swojego wydobycia, więc robi Roach, a nie kolejne mutaliski. No ale tutaj nie ma za bardzo też defensywy, okej, teraz coś dobiegło, no ale to jest 16 dronek, które teraz padło, wydobycie w trzeciej bazie w zasadzie żadne, te drony też przejeżdżają nie do drugiej, ale do zniszczonej, straconej już czwartej bazy. No i całkiem też dobra zagrywka Snuta, jak widzicie, trochę tu, trochę tam, łapie tej ekonomii, gdzie się tylko da złapać, 17 dron łącznie, czwarta baza odbudowana przez Kanadyjczyka, no i Snut podczas wszystkich tych zabiegów już zrobił spory, już robi hydry, już robi nawet zasięg do hydr. No i skonstruował naprawdę dużą przewagę. No i próba kontry mutaliskami, tylko tak jak mówiłem, no jeszcze te królowe, no to już taka oczywista w sumie odpowiedź na muty. Chyba 6 czy 7 ich tam się znajduje, Flat chce też z armią, widzę, skontratakować. Ale nie liczyłbym na tych, którzy obstawili przypadkiem minerały na Kanadyjczyka, no ładnie miał ulepszenie, miał trochę tych rzeczy, no ale przedronował, no, przeszarżował ten aspekt, wcześniej też troszeczkę się bał dronować, no a kto jak to, Snut potrafi robić dużo dron. Nawet nie robi z powrotem swojej ekonomii Flad. Tylko wyłącznie armia, no ale to za chwilkę będzie kanapka, 360, noscope z Roachem w ręku i GG. Dokładnie. Well played, nawet dostał Snut, że niby dobrze zagrał. Ja, no naprawdę spoko. Tylko no szkoda, no czasem są takie pojedynki trochę jednostronne. Troszeczkę. Dziwi mnie tylko, że z tymi Roachami jakoś mocy nie przeatakował. No bo wiecie, on zrobił bardzo szybki lair. I dzięki temu właśnie to ulepszenie do szybkości do Roachy było też bardzo szybko.
I tego zupełnie nie wykorzystał. Nie wyszedł na mapę jakoś, no jakby wiecie. Specjalnie poświęcił część swojej ekonomii, żeby zrobić ulepszenie, a nie skorzystał z tego ulepszenia, no bo mapa też jest duża. Prawdopodobnie dlatego Snut też zrobił później ten lair, nie? No ale to są może takie małe elementy, o których on jeszcze też sobie nie do końca zdaje sprawę, czy miał jakiś inny zamysł. Ile zawahania przy dronowaniu i 30 roach wbiega, no tak trochę jest. Ile jest? 1-0 dla Norwegii w tym momencie. Zakończył nam się też przed chwilą pojedynek Chiny kontra Włochy, które wygrały Włochy jakby co. Może się tutaj coś pomyliło z tym pojedynkiem. Xbo 1-3, bardzo dziękuję za followa. I Ereas. No dobra, także czekamy na kolejnego zawodnika. To będzie No Regret. A może No Regret zagra jako ostatni, żeby dwukrotnie zagrać. Może tak to sobie wykombinowali. ZVZ decyduje... Nie, czekaj. ZVZ to mi się kojarzy, jak dwóch nożowników się spotyka i jak jeden się zdecyduje nagle zaatakować, to może być pograny już. Dzikie skojarzenia, powiem ci, alo. Aczkolwiek ja słyszałem, że jak ktoś jest uzbrojony w tą broń, to najlepsze, co może zrobić, to uciekać. Co my tu mamy? Someone decide? Jak to? To sleep on the best moment. No nie! No nie! Jak można spać na Nation Wars? Jak można spać na ZVZ? Zero memów, tylko miłość, Snut. O, no nie. Żygam tęczą. Raidos. Indyża z nagrodami. Nagrody tu i tam. Tak. Te wszystkie kody, które wygrywacie, to zdecydowanie dzięki mnie. No i za 17 sekund dowiemy się, który będzie kolejny... Kto będzie kolejnym rywalem Snuta. Czy to już No Regret, czy to zaraz No Regret? Indy, zrób wynik, żeby było widać na głównej scenie? A, żeby cały czas było widać. No nie planuję póki co czegoś takiego, no ale to chyba wiadomo w miarę. Czy nie wiadomo, że teraz wygrywa Norwegia. Także teraz będzie No Regret, jak zauważyliście, albo i też nie, więc w końcu zobaczymy kanadyjskiego Tarana, który bardzo długo siedział i siedzi chyba nawet nadal w Korei. Jakoś spodobało mu się to miejsce. Nawet dostał się do kilku sezonów GSL, co zawsze ludzi tak troszeczkę dziwi, ale no jego styl gry jest na tyle niewygodny, że faktycznie może zaskoczyć i on dalej robi te właśnie dziwne taktyki. Proxy hacze, nie proxy hacze. On też potrafi w miarę normalnie zagrać, ale jednak preferuje taki bardziej cudaczny styl gry. No i dalej na Norwegię 65% głosów, na Kanadę 35%. Wolę oglądać symulator ślimaka niż CVC. Nie no, Regret myślę, że potrafi wymyślić coś ciekawego. Jeszcze zobaczymy, jaka mapa będzie, ona nam się zaraz objawi. Jak głosować? No właśnie, niestety nie zintegrowałem. Może muszę napisać jeszcze do jakiegoś tam innego admina z kolei, żeby zintegrowali mi ten system głosowania Nation Wars z tym. Bo to miało być na wszystkich kanałach podobno StarCraftowych. Mam anegdotkę, jak mi gość kiedyś wyciągnął nóż w szczecińskiej kebabowni. Otóż tak. Ale że kucharz, tak? Oby kucharz to był. Kucharz kebabista. Acid Plant. No, co do ZVZ, to tutaj nie ma co patrzeć oczywiście na statystyki. No, skoro jest ta sama rasa, to nie będzie tutaj miał zerk lepiej, a zerk słabiej, czy coś podobnego. Może zawodnicy lubią albo nie lubią danej mapy, ale mają tę samą, powiedzmy, sytuację. Skoro to jest zerk na zerk, tak zwany mirror matchup. No i let's go. O, już się zaczyna. Już, ja już widzę. Ja już w buzie widzę. O nie, on robi coś innego chyba. O mój Boże. Dobra, w górnym lewym rogu, w kolorze czerwonym, reprezentant Kanady.
jest to No Regrets. I czy uwierzycie? Could you believe? Czy on zrobił ekspansję na 14 supply'u przed Overlordem przed wszystkim? W dolnym prawym rogu w kolorze niebieskim reprezentant Norwegii jest to Snut z jednym punktem do tej pory. Ej, on faktycznie ma jakiś ciekawy pomysł, mam wrażenie. Bo takiej zagrywki to jeszcze nie widziałem, takiego otwarcia. Archery, Extractor, Spawning Pool, no oczywiście między stawianie budynków, gdy zwalnia się limit, to też robi dronkę. Oj, zobaczcie, 14 na 14 dopiero... O, jeszcze Extractor Tricka ciepnie. Boże, co za progamer! Extractor Trick polega na tym, że robimy budynek zergiem, potem robimy jednostki, no bo zwolniło nam się zaopatrzenie i potem anulujemy ten budynek i teraz ma na przykład No Regret 15 na 14. Overlord to dopiero zagrany teraz, więc według mnie to będzie jakiś, no, zdecydowany atak. Co ciekawe jednak z ekspansją, więc też jestem zaintrygowany, jak to wyjdzie. No ale zaczekajmy jeszcze chwilę. Ciekawe mi, jak zareaguje na to wszystko stąd, bo normalnie jak dolatuje się tym Overlordem, tam koło chyba 2.10, 2.15, 2.14, a może czy 6, no zależy od mapy. To widzimy creep rozlany. I teraz tak, creep No Regreta jest rozlany o wiele dalej niż powinien być. I to Snut teraz już widzi. Pytanie, czy on ogarnął, że on jest rozlany jakoś tak dalej. Czy to jest instynktowne, czy to nie jest instynktowne? Takie... ciut dalej niż być powinien. I w tych szczegółach tkwi cały... diabeł. To był diabeł, który tkwił, tak. Zerglingi cały czas będzie robić teraz jednostki atakujące No Regrets. Snut mam wrażenie, że nie musi koniecznie zdawać sobie sprawy, z czym walczy, aczkolwiek zrobi już Bane Knesta i co ciekawe w głównej bazie. No Regret wychodzi jakby w ogóle gdyby nigdy nic. Z czterema zerglingami, ale z tyłu robi cały czas kolejne. No Snut mam wrażenie, że coś wyczuł. Zobaczcie, sam robi też swoje lingi. Chyba, że on też chce zaatakować, a tak naprawdę nie wie. Nie wiadomo. No i teraz trochę bieganki. No Regret na pewno o wiele szybciej będzie mieć szybkość dla swoich zerglingów. Tylko czy coś z tego wyniknie jeszcze? Powoli się kończy Benignes. Ten Benignes Snut ma o wiele szybciej. No i teraz lekka wymiana. Snut tutaj chyba trochę lepiej. Wycofał rannego zerglinga, ale teraz No Regretowi kończy się szybkość. Chyba Snut widział, teraz już na pewno widzi, że kolejne jednostki biegną przez mapę. Kokony teraz się tworzą. No i właśnie, bitwa z czasem. No Regret musi oczywiście zniszczyć te kokony. Chyba, a nie, nie wiem, czy on w ogóle czas na to. Nie, nie ma czasu. Nie ma czasu, panie kolego. No, wbije się, nie wbije. Nie, jednak prosto w zerglingi. Nie, mam wrażenie, że to nie siadło. Kompletnie nie siadło nawet No Regretowi. No 16 na 21, jeżeli chodzi o jednostki zbierające, więc totalnie to nie było to. Ale jak dobra w ogóle reakcja i defensywa Snuta, to ten Overlord już trochę słabiej. Ale i tak. No naprawdę już chyba łatwiej się nie da tego obronić. No i teraz ma Snut już całkiem zauważalną przewagę w wydobyciu. No Regret goni. Co ciekawe, Snut też robi dużo jednostek militarnych w dalszym ciągu. Może chce się jakoś chamsko odwinąć. Te Bellingi oczywiście wszystkie widzi No Regret. Dziwi mnie trochę, że tak długo Snut nie robił dronek swoich. No ale może trochę się jakoś obawiał właśnie kolejnych ataków swojego przeciwnika. No i teraz na królową, ale nie, są Bane'y. No ale ta kontra w tym momencie, halo, ta kontra, czy to nie wygrało gry, czy mi się wydaje? Pani kamerzysta, jak to wygląda? No właśnie, dwie drony już. Zero jakiejś konkretnej obrony ze strony No Regreta, kolejne Bane'y w linii mineralną. No nie, tutaj jest, o mój Boże, 6 dron. No trochę słabo. Znowu jest 18 kontra 25, więc jednak to przy no, zrobieniu większej liczby zerglingów, jeżeli chodzi o Snuta, było chyba ok. Snut myślę, że bardzo dobrze zareagował na ten pierwszy atak, no i teraz już tą przewagą chyba tego nie przegra. Trzecia baza z jego strony, też widzę, że w okolicach godziny pierwszej są jakieś jednostki. Bardzo ładne mikro Snuta, chyba nie potracił zbyt wielu dronów, chyba tylko jedną nawet. No i tutaj królowe oczywiście też świetnie zatrzymują Banelingi. Darmowa dronka. O nie, no panie kolego kochany, znowu drony padają tak po prostu, jeszcze królowa. Jeszcze królowa jest jako taka ustawiona. No ale no nie, 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 trzy drony. Tutaj też jakoś mam wrażenie, że coś może zginąć, chociaż już No Regret ma kilka zerglingów.
To słabo mu idzie ten początek, a stąd oczywiście wszystko jak najbardziej, jak trzeba. Outplay by niektórzy powiedzieli. No ale faktycznie no regret, swoim zwyczajem chciał szybko to zakończyć. Teraz to on straci Overlorda, no i mamy Lair z jego strony. No tak jakoś tak później gra Lair, ale to dzięki temu właśnie jego ekonomia jest trochę lepsza. No tutaj wyrwał Beinigę na strzał, więc tym bardziej musi się no regret powstrzymać. No to nie jest taka gra, jakiej by oczywiście oczekiwał. Myślę, że cała Kanada teraz podłamana. Co zrobić, no? Jak żyć z takim snutem przeciwnikiem? Nic nie działa, nic nie wychodzi jak powinno. No i teraz w dodatku jeszcze trzecia baza zagrożona. Do naturala wpadają z Zerginingi. No nie no, zmiażdżony w tym momencie no regret, mam wrażenie. Nie potańcował, nie pośmieszkował za bardzo. To jeszcze jakieś Bane od snuta, które będą właśnie te lingi, o właśnie te lingi chyba niszczyć. No nie, 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 nie. Jeszcze trzecia baza. I jeszcze snut robi jakiś kolejny atak z roachami. No będzie poprawka po tym dobiciu już, mam wrażenie. Już odgwizdane, już przyklepane, już wątroba w ogóle wypadła z ciała. On jeż, jedziemy. Let's go z roachami, no i to pewnie będzie zakończenie. Jak widzicie, limit armii 58 kontra 14. Snut łapie jeszcze zerningi swojego przeciwnika. No regret nawet nie zaczął chyba produkcji roachy, z tego co widzę. Robi dla nich ulepszenia, o wiele szybciej od snuta swoją drogą, no ale... Jeżeli chodzi o armię, wypada bardzo blado. No prawie jak Michael Jackson. GG. No i takie właśnie są te gry niektóre. Niby fajne. Troszkę miazgi. No ale myślę, że pojedynek takiego snuta z Raynorem już może być dość ciekawy. Chociaż no, niestety z Wizji. Przypominam, że 3 kwietnia będzie grać Polska. Trochę jeszcze czasu niestety, trzeba poczekać, ale będzie. No, to kilka dni w sumie. Ale się doczekałem. Dostałem dropa Feniksa. Gratulacje, Washed Out Teddy Bear. Nie ma problemu. Boch No Games, dzięki za followa. Bio Ice będzie kolejnym zawodnikiem, no ale też było w miarę oczywiste. Tak, 3 kwietnia Polacy będą się mierzyć w grupie z... Tego co pamiętam, Finlandią, dobrze pamiętam, mój Boże, całą grupę wcześniej wiedziałem, teraz oczywiście nie. Tak, z Finlandią, ale pierwszy mecz mają z Ukrainą. Także to będzie też mecz otwarcia, 3 kwietnia. Czy mecz pierwszy, bo mecz otwarcia to chyba jest ten totalnie pierwszy mecz w jakichś tam mistrzostwach. Wydaje mi się, że cała drużyna... Chwila. Teraz cała drużyna jest złożona z Zergów? Kanada? What? Kiedy wszyscy... Czy mi pierwsza gra uciekła na tyle mocno? Chwila. Kanada. To całą drużynę z Zergów mają? No to jest taka Szwecja. Duża amerykańska Szwecja. Zerknada, tak. Zero po prostu szacunku i... Teraz z dropa chciałbym dostać komentatora. Chyba jakiś jest. Jeszcze będzie chyba można wygrywać przez kilka... A, no tak, do 6 kwietnia, z tego co pamiętam, były te... szanse na wygranie dropów. To cały czas trwa, uff, kakę. No to szczerze, możesz wygrać na urodziny StarCraftowe jakichś dowódców? Tak, oczywiście. Też Feniks wypadł. No widziałem, że tutaj sporo, bardzo sporo. O, jeszcze Grotauren dostał. Witamy wszystkich na audycji, nawiasem mówiąc. Nowe słuchawki. No póki co są w pudełku dopiero. No nie chcę ich na wszelki wypadek podłączać, bo nie wiem, czy wszystko będzie okej. No. Dobra, także zaraz wracamy, jest przerwa. I za moment wznawiamy Norwegia, Kanada. No póki co trochę ten pojedynek...
nie jest najlepszy, nie będę was oczarować, ale zobaczymy, co się wydarzy po przerwie. No i powracamy po przerwie. Jak tam się dobrze bawiliście? Ogarnęliście sobie jedzenie? Bo zaraz będzie na pewno taki pojedynek, że aż stanie w gardle. Znaczy, może nie stanie w gardle. Że będzie smakować fantastycznie ta kolacja. Skupiajmy się na pozytywnych rzeczach. Nie no, niestety Norwegia tutaj miażdży póki co. Liczyłem trochę na no regreta, że da jakieś show. No, tak trochę poczarował. Nie. Nie wyszło. I to nie wyszło bardzo tak szybko. Pierwszy atak załamany. Ja bym liczył na jakiś ten Wealth Pool i robienie spinecrawlerów u przeciwnika. No ale to akurat takie jeszcze bardziej skrajne zagrywki. Polska jeszcze gra? Tak, Polska niestety dopiero 3 kwietnia będzie walczyć z Brazylią. Polska, Brazylia, kto by się spodziewał. Nie, z Boże, z Ukrainą, ale Brazylia też jest w tej grupie. Będzie Polska, Ukraina i w tej samej grupie też jest Finlandia, Brazylia. Ale może będzie Polska, Brazylia. Będzie odegranie się te wszystkie lata w piłce nożnej. Polska rozwali Ukrainę. No myślę, że powinna... Chociaż... Nie no, myślę, że powinniśmy wygrać, tak. Że powinniśmy. No Bla jest groźny, ale myślę, że spokojnie do pokonania. Jeżeli oczywiście zagra też Lazer. No many bym nie wystawiał na Blaja, bo to zerki to taki w dodatku chamski zerk, więc może mieć z nim kłopoty. No wygrać może też, wiadomo, ale ja bym wstawił albo Soul, albo Lazera. Soul jest naprawdę mega mocny, ostatnimi czasy też. No i dobra, chyba ruszamy. Let's go. A nie, chwila, to nie to. To będzie to. Ta magia. Eastwatch. Kolejna mapa. Dużo przejść, dużo skałek, nawet złota baza. No i dwie pozycje startowe. Wydaje mi się, że na obecnym... Tak. Na obecnych mapach są chyba na każdej dwie pozycje startowe.
Nie wiem, czemu odeszli tak bardzo od czterech, ale może to i dobrze. Dla takiego mniej przypadkowego początku gry. Sprawdź PW na Discordzie, okej, okay, spróbujmy. No i let's go, ruszamy. Wszystko śmiga jak powinno? Myślę, że tak, dobrze. W górnym prawym rogu, w kolorze czerwonym, reprezentant Kanady, jest to BioIce. No i w dolnym lewym, w kolorze oczywiście niebieskim, reprezentant Norwegii, jest to Snut Jens Asgard. Zawodnik spoza Korei, który wygrał najwięcej dolarów turniejów, dolarów, euro, koron norweskich, wszystkiego wygrywał. Całkiem sporo. Ponad 350 tysięcy, jeżeli wszystko przeliczymy na dolary. Także obłowiony ten zawodnik. No i walczy o więcej. W Nation Wars też nie tak mało jest do wygrania. Tutaj mapa jest, widzę, że omawiana. Skałki można zniszczyć, tutaj przyblokować, tutaj też oczywiście. Więc jak tak wszędzie poniszczymy te skałki, no to się można nieźle odgrodzić od przeciwnika. Też pytanie jest takie, czy któryś z zawodników pokusi się o tę złotą bazę. No nie jako tą pierwszą, ale może trzecia baza będzie właśnie w tym miejscu, z jednej czy z drugiej strony. Czemu prawie wszyscy grają z ergami? Ja rozumiem z RKP, ale bez przestrzeni. Nie, no nie wszyscy grają z ergami, ale akurat tak się trafiło. Całkiem przypadkiem, że oni grają. No więc standardowy rozwój, jak dla tego znakomitego matchupu. W zasadzie overlordy wysłane w taki sposób, żeby coś tam widzieć, czy biegnie ze strony przeciwnika, ale żaden z graczy chyba się tego jakoś bardzo nie spodziewa. No znowu Snut jest faworytem w tym pojedynku i znowu spodziewam się ze strony jego przeciwnika jakiegoś właśnie natarcia w miarę szybkiego, tylko że mapa już tak mocno, mam wrażenie, że uniemożliwia takie wczesne atakowanie, że chyba nawet BioIce się o to nie pokusi. Scarlet nie zobaczymy. O, i właśnie jest ta złota baza. No właśnie tak myślałem, że to może być taki jeden element, na którym może bazować swoją grę BioIce, no bo on musi jakoś sprawić, zdobyć przewagę. No i to jest chyba najprostszy z możliwych sposobów. Snut prawdopodobnie nie będzie grać złota i tylko test. No dokładnie, to standardowo już widać, że na godzinie 9 jest ona robiona. Także złota kontra standardowa, trzecia. O, i Snut w dodatku zablokuje sobie dojście w kierunku złotej bazy przeciwnika. On jeszcze o tym chyba nie wie, ale wiedzieć już powinien, bo widzi brak ekspansji na godzinie 3. Teraz overlord leci na godzinę 1, ten drugi. No i już w tym momencie Snut się dowiedział, że jest ta złota. I pytanie, jaka jest reakcja? Czy dużo zerglingów? Jakieś bejny i po prostu no, atakujemy się, czy też może coś innego. Mimo wszystko zniszczy te skały. Więc jeżeli Snut będzie chciał atakować złotą bazę, no to będzie mieć troszeczkę dłuższy chyba dystans do przebiegnięcia. O, jest taki podobny w sumie. Kod trzeciej haczerki będzie dłuższy. To może być jakieś utrudnienie. Ale zerglingi dość szybkie jednostki, więc chyba i tak można próbować. No i właśnie, mamy już z tych pierwszych wyplutych larw mamy robione zerglingi ze strony obydwu graczy. No nawet BioIce, mam wrażenie, że może myśleć o atakowaniu. No i w tym momencie Snut już wybiega na mapę. Wszystko widzi Overlord BioIce'a. No nawzajem się może idealnie widzą, bo teraz też część jednostek zauważona przez Overlorda Snuta. On leci w kierunku trzeciej, najważniejszej bazy. Tutaj też są chyba dokładnie dwa bejny. No ta królowa mogłaby się zabrać za bejny. Co te drony tu robią? Synu, jak jechałeś? Niby zgodnie z wytycznymi, no ale tutaj już zaskoczony kompletnie BioIce, mam wrażenie, głównie przez te bejny. A i ta zła proa kontry. No ale jednak te bejny Snuta agresywne. Dobrze to zrobił, bo zawczasu wysłał tutaj dwie jednostki, które właśnie się zmorfowały w bejningi. No i teraz już może, mimo tego, że ma miejsce zerglingów, spokojnie tutaj walczyć. 4-5 dron zniszczonych łącznie. No i one strasznie długo nie zbierały z tej złotej bazy. No nie no, dwie drony na krzyż, no i trzecia dojeżdża, no nie, to za mało, jeszcze królowej tu nie ma też. No zauważcie, jak Snut w ogóle zadronował, 42 kontra 21, no to już tutaj naprawdę BioIce musi ostro się nachuchać i... Ale właśnie pytanie, czy to jest ten wilk, bo nie sądzę. No zobaczcie, limit armii, limit dronu, bo przecież tu jest jakaś różnica
nie wiadomo z jakby... No chyba tylko w umiejętnościach jest ogromna różnica, no bo Smut naprawdę ma aż za dużo w porównaniu do tego, co ma BioIce. No pogubił się chłopak. Zaryzykował sobie złotą bazą. Według mnie to nie było głupie, ale no jednak Smut jest po prostu lepszy. Smut też ma jakąś sporą nadwyżkę minerałową. No i teraz błąd Norwega, traci 6 dron. I chyba też żadnego kontrataku nie skonstruował. Niszczone kokony, BioIce'a. No ale to w dalszym ciągu jest bardzo słaba ekonomia Kanadyjczyka. No i Snut tak powolutku skończy z tym atakowym... O! Z tą obroną, ale zobaczcie, że w dalszym ciągu BioIce chyba będzie atakować. No tak, to już jest wszystko albo nic. Może na szczęście całe. Czemu nie ma Scarlet? Scarlet nie ma, bo w zasadzie ciężko powiedzieć. No widocznie nie było woli, żeby zagrać w tym turnieju. Może GSL był ważniejszy. No ale jak widzicie, tutaj już z obroną nie ma żadnych problemów. Nawet żadna drona nie padła. BioIce oczywiście desperacko cały czas wysyła swoje zerglingi. Nawet coś złapa jakąś królową. Ale w dalszym ciągu Snut się jest w stanie utrzymać. No ma podobne limitarni, co by wskazywało na sytuację nieciekawą. No ale wspólnie z królowymi może sobie tutaj no nawet dość niekorzystnie wymieniać. O, tutaj jeszcze do głównej bazy może mu coś padnie. Kilka dronek, ładne rozdzielenie dron ze strony Norwega. Aczkolwiek też nie takie... Okej, to było słabe. To jest 9 zerlingów padło od tych Bane'ów. No BioIce jeszcze wierzy, że coś z tego wyjdzie. Mało królowych posiada Snut, aż 5 padło, wow. Gorsze wymiany tego zawodnika, ale on ma lepsze wydobycie. No i teraz, co za wykończenie! Eksplozje! No nie da się zahajpować chyba tej sytuacji, niestety, no. No jeden zergling goni Bane'a, no przecież to... No panie kochany, zniszczył go nawet. Dobra decyzja, tylko że jest tutaj 15 kolejnych jednostek. No i właśnie, kolejne królowe wyskakują ze strony Snuta. One już będą miały na celownik wziąć Bane'y. Pięknie to zrobił Snut w tym momencie. Wszystko eksplodowało. Zalany kwasem, BioIce walczy dalej. Ale dalej to Snut rozdaje karty. Dwie dronki padły mu co prawda. Cały czas nie przesłał dron do swojej trzeciej bazy BioIce, no bo wie, że jeżeli wydarzyłby się ten moment przesłania, to przez chwilę pewnie nie byłoby go stać na armię. Cały czas napiera, cały czas do przodu, jak polska reprezentacja piłki nożnej. Cały czas. No ale już chyba nic z tego nie będzie. No ale wymordował troszkę, tak? Te dwie minuty Bene Warsów. No i ekonomicznie Snut cały czas 42 drony kontra 24. Spire już nawet robi, czyli chyba motyliskami chce to wygrać. Nawet trochę gazu odłożył. Defensywa jest oczywiście przygotowana. Aj, jak rozdzielił, niczym Mojżesz te zerglingi. Pięknie, idealnie w tempo, idealnie jak trzeba. No to gdzieś ten skill jest, prawda? Tu się przebiegnie, tam się wbiegnie. Ale ostatecznie Snut... też nie traci zbyt wiele, no, zauważony Spire. Cały czas BioIce konsekwentnie zerglingi. No i ostatnie chyba wbiegnięcie BioIce'a, mam wrażenie. No bo już ile można mieć tej nadziei. No mój Boże, królowa jeden punkt życia, no dojedzie ją. Albo i nie. Dalej atakuje BioIce, 53 drony kontra 24. No jak widzicie, bezskuteczne te ataki, dlatego ja tutaj totalnie nie widzę szans dla Kanadyjczyka. Jeszcze transfuzję, jeszcze uleczył. Nawet Spina zrobił, żeby właśnie te bejningi też były przechwytywane. No i to całkiem nieźle wyszło. No nic nie zrobi od dłuższej chwili BioIce, a już czwartą minutę chyba atakuje tymi bejnami. No i GG oszczędził już tych wymian BioIce nam wszystkim. Ale to właśnie szkoda, że nie było na przykład na porównywalnym poziomie ekonomicznym, gdyby wcześniej nie stracił tych dronek, no to może by coś z tego było. No i to jest właśnie ta różnica. Snut ze spokojem bronił się, bronił. No i tam oczywiście żarł i zdech. Kanadyjczyk.
Mężczyzna walczy do końca. No tak, no jeszcze trochę. No powalczył dość długo. Wszystko. Sprawdź te PW, aż mnie tutaj Kashim harasuje. O nie, no czemu ty mi to robisz? A, czy... Co oni z dźwiękiem zrobili? Czemu tak dziwnie słychać? Widzę, że kilka eksplozji nam pokażą, ale coś jest nie tak chyba z dźwiękiem, mam wrażenie. Albo to dlatego, że momentami oni spowalniają tę rozgrywkę. To pewnie do tego, tak. No dobrze, już ogarnięte. Okej, let's go. No w zasadzie no historia tej gry jest bardzo krótka, no można oczywiście walić referaty, lanie wody i tym podobne, no ale po prostu BioWise no po pierwszym nieudanym ataku zamiast zadronować, znaczy może raczej pierwszej nieudanej obronie zapomniał i skąd atakować i zadronować, tylko skupił się na atakowaniu, bo uznał, że już był na tyle w PC, że nic z tego nie będzie. No i tyle no. A mógł trochę dronować, trochę może atakować, no bo miał złotą bazę, to była taka sytuacja, która mogłaby go uratować, no on wszystko na jedną kartę rzucił, no i nie wyszło. Największy mod pro playerów za wcześnie się poddają, on się tutaj nie podał za wcześnie, uwierz mi sztanga, no 30 robotników różnicy, to tak, jeszcze przeciwnik mający mutaliski w drodze, podczas gdy on nie ma w ogóle żadnej technologii, to tak już... Nawet ciut późnałem, powiedział. Dobra, kolejny gracz dla Kanady za chwilę zostanie oczywiście ogłoszony. Prawdopodobnie będzie to kapitan No Regret. I zobaczymy, czy tu będzie... Sorry, all kill ze strony Norwegii, bo snut może zrobić 4-0. Ale on jest też jednocześnie oczywiście najmocniejszym zawodnikiem ze swojego kraju. Kiedy PUBG ogląda StarCrafta, what? A, ale ogólnie mówisz, sztanga, kumam, dobra. No i faktycznie jest No Regret. Jako as twojej drużyny. Fajna broń, to by się spodziewał. No i niestety po raz kolejny ZVZ, więc tak troszeczkę mało różnic rasowych, tak? Jakoś tak by to powiedzieć. No szkoda, liczyłem może na jakiegoś Terana Protosa, ale same zergi nam się zgłosiły z Kanady. Gdybyśmy widzieli Scarlet, no to też w końcu zerg. No i dobra, Catalyst. Catalyst to ostatnia mapa. Ostatnia nadzieja dla Kanady, żeby zostać w tym pojedynku. Ale jeżeli przegrają nawet, to jeszcze będą mogli w drabince przegranych troszkę tam powojować. No i let's go dokładnie. W kurnym lewym rogu, w kolorze czerwonym. No Regret. No ja mówię let's go, bo już widzę jego taktykę. 13-12 tak zwane. Natomiast w dolnym prawym rogu, w kolorze niebieskim, Snut. Norwegia. No i No Regret zagrał 13-12, czyli najpierw gaz po zrobieniu jednej drony, potem znowu jedna drona. Nie, sorry, najpierw drona, gaz, spawnik puli, dopiero z powrotem kolejna drona. Jak mogłem się pomylić w tym prostym buildzie? Tak, brakuje różnorodności, też dobre słowo. Brakuje zmian, trenerze. Czy też raczej kapitanie. Ale już tak w trakcie turnieju oczywiście nie można wymienić sobie zawodnika jednego na drugiego. No i jak widzicie, let's go. 6 zerglingów ze strony No Regreta. Snut mimo wszystko zaczął od haczerki, mimo że no, zna chyba styl gry swojego rywala. I za moment zobaczymy, jak dobra jest defensywa Norwega. 3-0, póki co no radzi sobie nieźle w tym matchupie, chociaż według mnie tylko No Regret był dla niego jakimś większym zagrożeniem. Teraz po raz kolejny ma on swoją szansę. Zerlingi wybiegają oczywiście w taki sposób, że zwiadowca tego nie widzi. Lewą stroną, boczkiem, czy też... i zobaczcie, jaki tutaj Alonso StarCrafta. Tutaj z lewej wyminął, teraz po prawo, teraz na środek. No ładnie to nawet zrobił. Kurczę, jak wszystko wiedział. Gdzie te overlordy są? No ładnie. Idealnie wręcz. No Regret już gra Bane Knessa.
to będzie wzmocnienie tego ataku. Pytanie, kiedy Snut zacznie robić swój, czy w ogóle zacznie. Haczerka zakończona, dwie królowe momentalnie. No, 6 zerlingów robi Snut, więc to też nieźle wygląda. No i teraz kolejne zerlingi są zauważone przez Snuta, nie ma też ekspansji. Te kolejne zerlingi miałem na myśli na minimapie Overlordem. No i teraz trzeba jakoś się obronić. Nie wiem, czy drony już się pojawiają. Spine Crawler. Ciekawa obrona Snuta nawet. Ale nie, w sumie tak, Spine Crawler trzeba. Tak. Sorry, bo już myślałem też o innym ataku, ale faktycznie ten też często zawodowcy bronią z użyciem Spine Crawlera. Teraz mi chyba niepotrzebne wyjście Snuta, bo część jego zerlingów została złapana. Ma szybkość na swoich jednostkach, no regret. Dziwi mnie, że nie atakuje dalej, on po prostu... z rannych zerlingów robi banningi. Tak, żeby one oczywiście po zmorfowaniu już miały pełnię życia. Teraz z dronami cały czas Snut. No, 3 Bane'y. Mogą zniszczyć tego Spine, ale właśnie po co? Bane'y, skoro zerlingi też jak otoczą ten budynek, mogą przeatakować, ale jest dobra transfuzja. Norwega i za 3... Nie, na drugą transfuzję nie było energii przez chwileczkę. No, ale to nie. To w dalszym ciągu nie są te obrażenia, jakich potrzebował. No regret. Jest 13 kontra 15, jeżeli chodzi o jednostki zbierające. Tutaj dalej są królowe i to naprawdę dobrze... Jeszcze się tutaj tak trzymają. Jedna ma nawet transfuzję. No, na luzie powinien dać radę Snut. I obronić. O, jeszcze czwarta tutaj wyskoczyła. No nie wierzę, że... No, co? Nie rzucił transfuzji? Aha, nie, może wcześniej rzucił tylko... Tak, on użył tej transfuzji, tylko że... Tak szybko straciła punkty życia królowa, że aż nie ogarnąłem tego. No ale dobra, no już no regret. Chyba nie ma czego szukać w tym ataku, bo... Norwek ma banningi. No i może i dobrze, że tak to się zakończy w miarę szybko. Może no regret zajął ekspansję. Snut w tym momencie to zauważa Overlordem, tak jest. No i teraz zobaczymy, jaki jest dalszy pomysł no regreta. Wygląda na to, że ulepszenie. To nie jakie ulepszenie, czy do pancerzu, czy do ataku, czy do Roacha, czy do Linga. No raczej do Zarmingów, myślę. Bo na Roachu za bardzo nie ma jeszcze ekonomii. No i teraz pewnie tymi królowymi można pchać się na mapę, można nawet zniszczyć jakiegoś Overlorda, gdyby zerlingi przeciwnika podeszły, no to wtedy Banning ratuje i jest wszystko w porządku. Jednak będzie to ulepszenie do ataku. Ciekawe. On chce zrobić jakieś takie, wiecie, kilkadziesiąt zerlingów podejrzewam i spróbować otoczyć armię Snuta, która wyjdzie. No ale Snut ma dalej banningi, więc jeżeli one nie zginą, to te zerlingi dalej będą, no, takie trochę bezużyteczne. Także 3 do 0, zanosi nam się na 4 do 0, no bo Snut ma już 8 jednostek zbierających przewagi. Z dwugazów zbiera, co się dzieje? No tak, bo on chce zrobić pewnie taki dwubazowy też atak z tego co widzę. No. Kiedyś laser często takie rzeczy grał. 37-38 dron, dużo roachy, no i let's go. Już pieniądze odłożone u Norwega, więc zdecydowanie taki atak on planuje. Zawczasu trzeba też pamiętać o Overlordach, bo najgorsze co się może zdarzyć to supply block. No i tak jest, Norwek już widać, że będzie z zamiarem tutaj zdecydowanego ataku chciał wyjść na mapę. Może nawet no regret to zauważy, a jednak Snut wolał nic nie pokazać. Tak, już nie ma żadnej informacji no regret, chociaż robi zerglingi? Znaczy on ogólnie prawdopodobnie i tak by robił te zerglingi, nawet jakby się spodziewał i nie spodziewał tego ataku. Ale 8 roachy jeszcze, tutaj kilka jest, 8 się 15 roachy. No wydaje mi się, że nawet, no, że nie ma takiej liczby zerlingów no regret, która mogłaby to zatrzymać i przez jeszcze dużo dłuższą chwilę nie będzie tego mieć, więc no to jak na moje to miazga, synu. Pozdro, poćwicz. Stąd to wiele lepsze. Treningi no regreta w Korei póki co jeszcze nie dają pożądanych rezultatów. Nawet Bane robi Snut. No i teraz to faktycznie tak nie najgorzej wygląda z tymi zerlingami, ale zaraz kolejne roachy się doczłapią na pole bitwy. A co najważniejsze, zakończył się te Bane'y. No i już teraz kompletnie bezradny no regret, mam wrażenie. No co on może, jak on nic nie może? Jeszcze ranne roachy w Ravagery. No pewnie. I Ravagery po jajkach. Jedziesz. No, bez nadziei już na pewno no regret.
Kanada będzie musiała spać do drabinki przegranej w grupie A. Jeszcze z dronami, no ale to jest taka obrona z dronami. To nie najlepsza obrona, powiem wam. Tylko Overlord przeleci, zobaczy, że nic tutaj nie ma do patrzenia. Leci dalej. GG. Powodzenia nawet dostał. Wow. No niestety, jeden z tych mniej, mam wrażenie, że ciekawych pojedynków Nation Wars. To zaczął w wywiadzie No Regret. No, wiadomo, że w wywiadzie trzeba być pewnym siebie, zdecydowanym samcem alfa. Potem przychodzi mecz StarCraftowy. I wychodzi. Fezirek, dziękuję za followa. Także prawdopodobnie za moment wywiad ze... Właśnie, czy z Posejdonem, czy ze Snutem będzie. Zaraz się okaże. Nie wiem, czy Snut jest chętny do rozmowy. Ale w tym przedmeczowym był Posejdon, z tego co pamiętam. Tak jak powiedział Posejdon, it's gonna be easy for zero win. No, ładnie są go. Jednak na tyle Snut mocno respektował styl gry No Regreta, że no, grał bezpiecznie, no i go pokonał. Nie było tutaj też jakiś kinezik, o której mógłbym wam opowiedzieć niestety. Jak słuchawki, no dopiero podczas streamu do mnie doszły i niestety też wpłynęły na to, że musiałem na chwilę odejść od komentowania, czego nie chciałem robić, no ale no, no zrobisz to. Wtedy by walił mi w te drzwi gorzej niż Jehowi. Znaczy, no to ta muzyka, ten dźwięk to jest po prostu kapitalny, to spowalnianie. Nie wiem co tam się dzieje, no w każdym razie jest jakiś tam błąd z dźwiękiem w trakcie powtórek. No nie wiem za bardzo, co tutaj jest do pokazania, może to, że te... A no tak, to było w sumie całkiem fajne, że tak stanął z ringami swoimi No Regret, że przypadkiem zablokował przez chwileczkę z ringi Snuta. Ale to tam takie detale. Tak, zaraz będzie kolejny pojedynek, teraz będzie pojedynek wygranych, czyli Włochy kontra Norwegia. I tutaj akurat już właśnie może być... nieźle między Snutem i Reynorem, to już powinien być taki naprawdę wysoki, fajny poziom. Więc w sumie czekam najbardziej na to starcie, a inni przeciwnicy raczej będą takimi, wiecie, troszeczkę chłopcami do bicia, no ale tak to wygląda. Teraz wygrzać zanim zacznę używać, ale je też się wygrzewa, one się same nie wygrzeją od używania, te słuchawki. Aha, no i jak sami widzicie, jak się broni 13-12, to jest szkoła wielu graczy, no po prostu stawia się spinecrawlera. Niektórzy gracze nawet stawiają tego spinecrawlera w głównej bazie, a potem go przesadzają. I tak też można jak najbardziej zrobić i też w zasadzie jeszcze ważniejszy element defensywy, no ale no, może inaczej, równie, no trzeba zrobić to wszystko, nie? Trzeba jeszcze ustawić te dwie królowe na rampie i najlepiej robić kolejne. Bo królowe na rampie oznaczają, że no po prostu przeciwnik nie może po niej wbiec i tym samym też nie może otoczyć tych królowych. Bo wtedy to już naprawdę one szybko padają, a gdy stoją na rampie, to tak tam 2-3 lingi mogą atakować jedną i jest okej. Okay. 3-12 wchodzi zanim się hacza kończy, więc zanim będę miał dwa queeny, to natural padnie. Co? Widziałem wiele... A nie, faktycznie, czasem widziałem takie 13-12, że... Że te zerlingi wpadały, to czy... A nie, bo przecież tak, przecież No Regret wybrał jakieś bicie tych lingów i tych jajek Snuta, naszych jednostek z tych jajek, nie? Faktycznie, to wchodzi zanim jest ta barykada, ale jak tylko są królowe, to trzeba to zrobić. A dobrze, żeś słuchał, Alo. Wywiad. Okay, so first question, Poseidon. In your previous interview with No Regret, you were like taunting him and why did you choose Snut as a starting player? How did you decide on this? Because we had a map border set down, so if it was going to be that map, we wanted to use Snut because he was so confident in his CVC, so we found it really convincing to use him first. And again, it's also good to use one of your best first, so you can hide some of the builds from the other players. Okay. It's a bit later of the stage. Okay, so Snut, hi! Good Hello. To see you. Well, first, congratulations. And did you expect to all kill Team Canada? I actually didn't expect it because my CVC has been a little bit all over the place. I know Poseidon said that I was confident, but maybe confident against Canada. But I think, for example, playing against Reynor is going to be a bit more of a challenge because I think my CVC is not my best matchup right now. So this is your fifth participation to Nation Wars. You've been here quite a
long time. What do you think of the overall level of the tournament when you see what the other teams compared to the previous years? I think the level is just going up and up. Like every year, it becomes more and more difficult. Mm-hmm. So many nations right now are looking super strong. Poland, South Korea, of course. I wanted to say France, but you know, things happened. Netherlands, Italy, Rainer, and lots more nations. I just think it's way more stacked than it's ever been in the past, and some nations have maybe fallen off a little bit as well. I don't think Russia, for example, is as strong as they used to be, and yeah, you know, it's a little bit of a mix, but overall I think the level has increased. Yeah, that makes sense. So, you know, you said you're going to have some difficulty against Rainer. I think all of us believe that. Rainer's just looking to be really on fire. Are you worried at all about not making out of the group? Are you worried about Canada again or China? Well, I was actually a little bit concerned about Canada, but after today's match, I'm not really feeling concerned anymore. I'm a little concerned about China because they have some very strong players overall. Yeah, we'll see. Like, it's really tricky to take down Rainer, but I'm confident that even if we don't win the next match, that we can still advance, at least assuming if we do well against China. I'm kind of mesmerized by the beautiful wall of Snoot, and then I look at Poseidon's wall again, and I'm like, still hasn't cleaned it up. I mean, come on. I've got a question for both Poseidon and Scythe. I mean, you look at Team Italy, and I think it's safe to say that all of you guys are worried about Rainer, right? Like, Rainer is, you know, the kid that's on fire right now. How do you rate your own chances to possibly do Snoot a great favor and take at least one map of Rainer, either Poseidon or Scythe? Do you guys think it's possible? Yeah, I think it's possible. That's your answer, yeah. Yeah. We got it all planned, boys. Yes, you've got a plan. Yeah. Have you guys been working already? I mean, obviously Canada was full of Zergs, and then you look at the rest of this group. Maybe China, not so much, of course, but I mean, you look at Italy. Did you guys work specifically on your versus Zerg matchup, or maybe even ask a couple questions to Big Daddy Snoot? Well, I actually have only been practicing PVC like the last 3-4 days at least. So, a bit painful matchup, but I think it's going to be too good. All right, happy to hear that. What about you, Scythe? How's the Terran vs. Zerg looking? I think it was kind of predictable to see Italy beat China. Mm-hmm. So, definitely we've been practicing a lot of versus Zerg. And as for my chances versus Rainer, I don't think I'm a favorite at all. But it's a best of one, and anything can happen. All right, we're all happy to hear. It should be a really fun match. I'm excited. Okay, well, congratulations. And do you have any last words for your Norwegian fans? Well, I got one question for Rot, you know. Oh. I feel I got striked without watching last time, so I have to bring one to you, mate. Okay, what happened? Give it to me. So, you remember last year we had an home story cup, you know, and the fans and the community wanted a shirtless Rotti, and we felt disappointed about that, you know. Well, so I'm wondering if you got any special tactics training looking forward to the next home story cup. I do, actually. I believe it's gonna be around June, July, and it just happens to be flux season that day in the Netherlands, you know. And I'm afraid I might get a little feverish, and I'm gonna tell Dennis that I possibly can't make it. No, don't worry. We're working on it. The problem is they keep feeding me like desserts here in Paris and baguettes, and you know, like it's heading all in the wrong direction, like. I'm not too happy to even be reminded of this, but I guess we'll start doing some push-ups in the next break. Oh, that's great, huh? Okay, well, thank you for the interview, guys. Any last words? I just thanks everyone who is cheering Norway on for this tournament, and thanks everyone for tuning in. Okay. Well, thank you, and see you soon with Poseidon. We're going to have another interview with Rainer after the break. For your next series. A, myślałem, że będzie jakaś przerwa, ona tak po prostu została wycięta przez dźwiękowca. Pani już głos, dziękujemy. No to oczywiście bardzo pozytywnie się wypowiadał o Polsce, że bardzo trudny kraj do pokonania, a dopiero po Polsce wymienił Koreę Południową. To jest dopiero respekt i szacunek.
O, przed chwilą tobie też Husky wpadł Phoenix, no to gratulacje wszystkim. Teraz są zwiększone dropy, zwiększone szanse, więc tym bardziej można oglądać streamy StarCraftowe. Można trochę wygrać. Także za chwileczkę pojedynek zwycięzców. No, wygranych powiedzmy w grupie A. Czyli Norwegia kontra Włochy. Norwegia kontra Włochy. Norwegia przed chwileczką wygrała z Kanadą. Także już kończę nagranie na YouTube'a. Falun Gistarka, polecam sobie lajka, komentarz i ten dzwonek YouTube'owy. Dzięki za wsparcie, no i cześć.